W tym tygodniu ceny na polskich stacjach paliw obniżyły się istotnie, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, bo tutaj mamy do czynienia ze spadkiem o 5 groszy do poziomu 5,34. Pozostałe paliwa potaniały nieznacznie, o grosz benzyna i LPG, o 2 grosze benzyna 98. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta zmiana może nam zapowiadać tą wiosenną rekonfigurację na pylonach stacji, ponieważ zwykle w tym okresie wiosenno-letnim benzyna jest paliwem droższym i już niebawem, w tej chwili mamy 2 grosze różnicy, jeśli chodzi o ceny średnie. Wydaje się, że w perspektywie kilku najbliższych tygodni zmiana na korzyść benzyny, to znaczy, że benzyna stanie się paliwem droższym, może się dokonać na naszych rodzimych stacjach. Już na wielu stacjach widzimy zrównanie cen tych obu paliw podstawowych. Co ważne, w tym tygodniu również potaniał nam autogaz, który w dostawach do stacji potaniał przez ostatnie kilka tygodni o niemalże 10 groszy, natomiast stacje jeszcze nie przenoszą tego ruchu u siebie. W tej chwili autogaz kosztuje niemalże tyle samo, co przed 3 tygodniami, około 2 zł 65 groszy i wydaje się, że perspektywa najbliższych 2-3 tygodni spowoduje obniżenie cen tego paliwa przynajmniej o kilka groszy.